Zaledwie kilka sekund. Tyle trwało wyburzenie 90-metrowej chłodni kominowej w elektrowni Łagisza w Będzinie. Detonacja ładunków wybuchowych poprzedzona była szczegółowymi przygotowaniami, które trwały od połowy kwietnia. Wywierconych zostało prawie 1400 otworów, w których umieszczone zostały ładunki o łącznej masie ponad 70 kg. Zastosowano metodę pirotechniczną, która powoduje, że jest to najszybsza, najtańsza i wbrew pozorom najbezpieczniejsza. Z tego powodu, że w miejscu wyburzenia chłodni w tym momencie nie przebywają żadni pracownicy. Wyburzenie wybudowanej w latach 60. ubiegłego wieku chłodni to wynik wyłączenia z eksploatacji części bloków w elektrowni Łagisza. Zastosowana technologia nie spełniała już norm środowiskowych, a jej modernizacja nie była możliwa. Teraz nadszedł czas na wielkie sprzątanie. Po kilku sekundach rozpoczniemy proces usuwania tego gruzu. To jest ta najbardziej czasochłonna część rozbiórki tej chłodni kominowej, tego obiektu. Potrwa kilka miesięcy. Chłodnia została wyłączona z użytku w 2006 roku.